tylko wygrać, ale udało się wygrać wysoko, co jest istotne, bo to rywale, prawda, sąsiady i chodzi o to, żeby takich... Chodzi o to, żeby takich rywali pokonywać wysoko, aby mieć szansę na plus 2 meczu, prawda? Na pewno pan zadowolony. Bardzo jestem zadowolony, z tym, że właśnie dlatego, że zagrał cały zespół i myślę, że cieszy to, że chcą grać i chcą wszyscy pokazać swoje umiejętności i w krótkim czasie, bo do tej pory im się wydawało, że koszykówkę można grać przez 40 minut. Ten czas gry skróciliśmy do minimum i, no i są z tego efekty. Co dzisiaj decydowało, bo tak przez 2,5 kwarty to nie wyglądało tak, że to będzie spacerek, prawda? Tak, ja myślę, że dyspozycja całego zespołu, właśnie to, o czym mówiłem. Krótkie, szybkie granie na wysokim procencie. Zanosiło się, że ciągle macie szansę, że nie jest to aż taka prawda, strata nie do przeskoczenia. Co zadecydowało według pana? No, przede wszystkim warunki fizyczne naszych dzisiejszych przeciwników i przegrana tablica. To było widoczne. Koszykarze z Rzeszowa po swoich niecelnych rzutach za trzy łatwością zbierali piłki i tak ponawiali akcje. Ja myślę, że to była główna przyczyna naszej dzisiejszej porażki. No niestety w ataku też mieliśmy problemy z konstruowaniem akcji, agresywna obrona gospodarzy niestety przyczyniła się do tego, że jest tak wysoka porażka. A mieliście bolesna porażka, bo to sąsiad z tabeli, to będziecie gdzieś tam w podobnych rejonach, prawda, stawki i no niestety ciężko będzie to... Nie spodziewaliśmy się takiej porażki, szczególnie, że połowa meczu tego nie wróżyła, że wynik się tak zakończy, jednak katastrofalna druga połowa w naszym wykonaniu skończyła się tak wysokim wynikiem.